Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się wymianą termostatu w Golfie 4, ale tak samo będzie we wszystkich silnikach na pompie rotacyjnej 90 koni, 110 koni, także które były montowane w Seatach, Skodach, Audi i tak dalej. A więc każdemu, kto by chciał sobie wymienić, pewnie ten filmik jakoś będzie w stanie pomóc. Nie przedłużając, bierzemy się za robotę. Powinien dość być krótki filmik. No, lecimy. Dobra, dobieram się do termostatu. Zdejmujemy pokrywę. Diagnoza. To co tu widzimy, to jest przewód od termostatu. Tutaj mamy krucie termostatu. Tu i tutaj mamy miejsce osadzenia samego termostatu. Także tak to wygląda. Diagnoza. W moim przypadku co prawda wyszło zupełnie z innego powodu. Nie uciekał płyn przez zbiorniczek, więc szukałem problemu. I skoro termostat jest jednym z podejrzanych, postanowiłem go wymienić. Natomiast przeprowadzamy test. Auto zostało, jest rozgrzane. I o ile ten wąż jest gorący, to ten wąż, który jest od termostatu, ten, który leci od termostatu tam na dół chłodnicy, tam w tamte miejsce, jest ten właśnie, który leci tutaj na dole do chłodnicy, jest po prostu zimny. Zimny, co może być właśnie spowodowane tym, że nasz termostat po prostu nam się nie otwiera. Jest zablokowany w pozycji zamkniętej, co wytwarza ciśnienie i wywala nam nasz płyn do zbiornika wyrównawczego. Ja go wymieniam i zaraz pokażę, jak to wygląda. No i co, dobieramy się do termostatu. Mam nadzieję, że tak będzie jakoś tam widać. Ja sobie zrobiłem tutaj z kartonika prowizoryczny lejek, żeby mi na alternator się nie lało. Można by było spuszczać płyn i tak dalej, ale postanowiłem, że zrobię to w miarę jakoś tak. Płyn mam kupiony. Odkręcamy dwie dyszki, także też nie ma problemu. Dojście jest w miarę, nawet powiedziałbym, gdzieś można byłoby przedłużkę albo coś wziąć, tyle i można bez problemu dojść. Będę wam trochę zasłaniał, żeby nie było wszystkiego widać. No, no i mamy to poluzowane, więc teraz trzeba wykręcić. Starać się nie pogubić śrubek. Nic nie widać, bo zasłania światło. Przepraszam was. No. Kręcamy jedną. Zaczyna nam coś ciec powoli. I drugą.
powoli nam ucieka płyn. I mamy odkręcony. Wyjmujemy kruciec. Na krucicu powinien być termostat. Termostat mamy. On się wyjmuje tutaj przekręcając łok. I on tutaj wychodzi. I tutaj płyn jest zimny. W odróżnieniu od reszty, gdzie naprawdę jest cieplutki. Dobra. Teraz trzeba miejsce tu oczyścić. Miejsce osadzenia uszczelki tutaj właśnie od pozostałości, żeby nic tam nie zostało. Tu to miejsce, gdzie uszczelka tutaj się osadza. O. Tu to miejsce pod uszczelkę trzeba oczyścić ładnie. Oczyścić tutaj przylgnie całą i montujemy nowy termostat. Termostat już jest na swoim miejscu. Wytarte, wszystko posprzątane. Dolewamy płynu. No i jedziemy, rozgrzewamy. Po rozgrzewaniu się otworzy, sprawdzić trzeba płyn, czy jest ok, czy nie. Jak coś, to dolać. No i w zasadzie to tyle z wymiany termostatu. Na dzisiaj to byłoby tyle. Mamy termostat wymieniony, płyn uzupełniony. Także teraz jedziemy rozgrzać go, uzupełnić ewentualnie płyn po tym, jak termostat nowy się otworzy. No i w zasadzie to tyle. Jedyna uwaga co do wymiany, to trzeba zakupić właściwy termostat. Termostat, który będziecie kupować, musi wyglądać tak, a nie tak. Bo ten drugi też będzie pasował, tylko że nie włożycie go do kruczca. Tak, w kruczcu są specjalne bolce, które po przekręceniu wchodzą za te elementy i go trzymają, żeby można było wsadzać termostat razem z uszczelką, razem z kruczcem jednocześnie i tylko przekręcać. Także taka informacja. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Wszystkich zapraszam do komentarza, jak zawsze. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.